W poprzednich filmach mówiliśmy już dużo o równaniach różniczkowych, ale ich nie rozwiązywaliśmy. No i teraz przyszedł wreszcie czas na to, żeby jakieś równanie wreszcie rozwiązać. No i jest wiele typów równań różniczkowych, jest wiele metod rozwiązywania równań tych różnych typów. No i tutaj zaczniemy od równania takiego, które się najprościej rozwiązuje czyli równania takiego typu, o którym się mówi, że to są równania o rozdzielonych zmiennych. No i ja pokażę teraz na przykładzie jak wygląda takie równanie, po czym poznać, że to jest równanie rozdzielonych zmiennych, jak wygląda metoda rozwiązywania takiego równania. No to weźmy sobie przykład. Powiedzmy, że mam równanie takie. dy po dx równa się i tutaj będziemy mieli minus x przez y razy e do x kwadrat. Takie równanie różniczkowe. I teraz jeszcze żądamy, żeby to rozwiązanie tego równania przechodziło przez punkt o współrzędnych 0,1. Żeby to konkretne rozwiązanie, które chcemy otrzymać, przechodziło przez punkt o takich współrzędnych. Czyli to jest warunek początkowy, przez który funkcja, która jest rozwiązaniem tego równania, ma przechodzić. No właśnie, i teraz co to znaczy, że równanie różniczkowe ma rozdzielone zmienne? To znaczy, że da się tutaj tak prze, przekształcić to równanie żeby po jednej stronie były tylko y i dy, a po drugiej, żeby były x -y i dx tylko. No właśnie, czy wszystkie y i dy na jedną stronę, x -y i, i dx na drugą. Jeżeli tak się da zrobić, a nie zawsze to jest możliwe, to wtedy mówimy, że równanie różniczkowe jest równaniem rozdzielonych zmiennych. No to co tutaj trzeba zrobić? No Tutaj widać, że trzeba pomnożyć przez, przez ten y obie strony. No i obie strony pomnożyć przez dx i to już załatwi nam sprawę. Czyli będziemy mieli tak. Po może napiszę tutaj, że tu mamy dy i to jest pomnożone przez y. Przez ten y, który tutaj był. A po prawej stronie będziemy mieli równa się minus x. No i tutaj, żeby nie mieć tego w mianowniku, to może napiszę to w takiej postaci E do minus x kwadrat, no i ten dx, który tutaj był. Dx. No i widzimy, że rzeczywiście to równanie teraz jest równaniem o rozdzielonych zmiennych. Po lewej stronie mam tylko y i dy, po prawej stronie mam tylko funkcję x i dx. I teraz to, co się tutaj robi, no to mówi się, że całkujemy teraz obie strony. No to wygląda jak taki napis, który prosi się o całkowanie. Trzeba tylko dopisać ten znak całki. I mamy wtedy całka z y dy, a tutaj będę miał całka z minus x e do minus x kwadrat dx. Jeżeli teraz umiem wykonać te całki po obu stronach niezależnie, no to znajdę rozwiązanie mojego równania. No to całkujmy. Tutaj po lewej stronie to jest bardzo prosta całka. Całka z y dy, no to jest po prostu y kwadrat przez 2, dodać jakaś dowolna stała c1. Potem będzie druga stała c2, dlatego ją je numeruję. No a po prawej stronie mamy taką całkę. No to tutaj ja może przepiszę to trochę w innej postaci, dlatego że tutaj widzimy, że w wykładniku mamy e do minus x kwadrat, to jest mnożone przez minus x. Gdyby było minus 2x, to to by była po prostu pochodna tego wykładnika. Łatwo było odgadnąć wtedy tę całkę, więc ja może napiszę to tak, że to będzie jedna druga razy całka, i tutaj mamy właśnie minus 2x e do minus x kwadrat dx. No i teraz oczywiście można to całkować przez podstawienie, podstawić jako nową zmienną u, podstawić ten. Minus x kwadrat, ten wykładnik. Pochodna u po x to będzie minus 2x, więc widać, że to będzie po prostu funkcja pierwotna do tej funkcji, którą tutaj mamy. To będzie po prostu jedna druga e do minus x kwadrat, no i plus jakaś dowolna, stała c2. Jak nie wierzysz, no to możesz właśnie zcałkować tak, jak mówiłem. Za ten wykładnik podstawić nową zmienną u, wykonać zamianę zmiennych, albo po prostu popatrzmy, że jak to zróżniczkujemy, to wyjdzie ta funkcja, która tutaj jest, dlatego że pochodna e do czegoś, to jest e do, te, e do tego właśnie, co tutaj mamy, razy pochodna funkcji wewnętrznej, razy pochodna wykładnika, pochodna minus x kwadrat to jest minus 2x, czyli dokładnie ten czynnik tutaj wyskoczy. Jedna druga jest przed całką, i tutaj też jest jedna druga. No właśnie, no i teraz tutaj widzimy, że mamy jakieś dowolne stałe po obu stronach. No a to oznacza, że ja mogę na przykład stałą C1 odjąć od obu stron. Będę no, miał ja wtedy y kwadrat przez 2, że to się równa. A tutaj będę miał po prawej stronie 1 druga e do minus x kwadrat. I tutaj będzie plus C2 odjąć C1. Więc widzimy, że tutaj wyskakuje nam różnica jakichś dowolnych stałych. Więc tak naprawdę to wystarczy to nazwać jakąś jedną stałą c no i jak się rozwiązuje takie równania różniczkowe, to wystarczy tę stałą napisać tylko z jednej strony, dlatego że tutaj i tak widzimy, że to, co jest istotne, to jest różnica tych dwóch stałych. Nie ma sensu trzymać dwóch stałych, jak i tak tylko ich różnica się liczy. Czyli dostajemy równanie, rozwiązanie w takiej postaci y kwadrat przez 2 równa się 1 druga e do minus x kwadrat plus jakaś dowolna stała c. No i teraz tę stałą c to musimy wyznaczyć z tego warunku początkowego. Więc może teraz to zrobimy. Czyli... Wyznaczymy stałą C. Więc tutaj mam trochę miejsca, to może tutaj to zrobię. Czyli za Y muszę podstawić 1, a za X muszę podstawić 0. Czyli tutaj będę miał 1 do kwadratu przez 2 po lewej stronie. To się równa 1 druga E do minus 0 do kwadratu za X pozostaje 0, dodać C. Czyli tutaj mam 1 druga równa się E do zerowej to jest 1, czyli 1 druga plus C po prawej stronie. Czyli to oznacza, że C równa się 0. Ta stała C musi być równa 0. No więc mogę napisać już moje równanie w takiej postaci, kiedy już wiem jaka jest ta stała. Więc wiem, że rozwiązaniem mojego równania różniczkowego jest funkcja, która na razie w postaci uwikłanej wygląda tak. Y kwadrat przez 2 równa się 1 druga E do minus x kwadrat stała, co jest 0, czyli to jest tyle. No i teraz mogę wyznaczyć y. Chcę znać funkcję y jako funkcję x. No to pomnożę obie strony przez 2. To będę miał y kwadrat równa się e do minus x kwadrat. No i teraz muszę wyciągnąć pierwiastek. No to napiszę, że y to się równa plus lub minus pierwiastek z e do minus x kwadrat. Ale przypomnijmy sobie, że nasze rozwiązanie ma przechodzić przez punkt 0,1. Więc to oznacza, że dla x równego 0 wartość funkcji musi być dodatnia. No a dla x -a równego 0 wartość tego wyrażenia tutaj pod pierwiastkiem jest równa 1. Pierwiastek z 1, to jest 1. Czyli tutaj muszę wziąć znak plus. Dlatego, że ta funkcja ze znakiem minus nie spełnia mojego warunku początkowego. Więc to oznacza, że Rozwiązaniem jest ta funkcja y, ale ze znakiem plus. Tylko ta tutaj może być rozwiązaniem mojego równania, spełniający warunek początkowy. Czyli wiemy, że y to jest ten dodatni pierwiastek. Napiszę to tutaj y, równa się. I teraz pierwiastek to znaczy wykładnik 1, druga. Czyli to jest e do minus x kwadrat i do potęgi 1, druga. No to wykładniki możemy pomnożyć, czyli będziemy mieli wtedy takie rozwiązanie. y równa się e. Do minus x kwadrat razy 1, druga to jest e do minus x kwadrat przez 2. No i to jest ostateczne rozwiązanie naszego zadania. To jest funkcja, która spełnia to równanie różniczkowe, które tutaj było napisane na początku, oraz spełnia ten warunek początkowy, przechodzi przez punkt 0, 1. Dla x równego 0 wartość funkcji jest 1. No i tutaj właśnie pokazałem na tym prostym przykładzie. Co to znaczy, że mamy równanie rozdzielonych zmiennych? To znaczy, że da się tutaj tak algebraicznie poprzekształcać to równanie, żeby wszystkie y i dy znalazły się po, po jednej stronie, wszystkie x i dx po drugiej, no i wtedy możemy niezależnie od siebie obie strony tego równania zcałkować. Oczywiście nie wszystkie równania różniczkowe dają się przekształcić do takiej postaci, tylko te szczególnego typu, i te, które dadzą się przekształcić w takiej postaci, nazywamy równaniami różniczkowymi o rozdzielonych zmiennych.